Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszej serii Kongiem. Możliwe, że już ostatni albo przedostatni, tak jak patrzę ogólnie na nasz postęp wojny. Liczyłem na linkach, które od was dostałem, jak to wygląda sprawa z tymi kultami. Braknie mi jednego. Obecnie na świecie mógłbym jeszcze dostać chyba 3 kulty maksymalnie. Mam 9, czyli bym miał 12. Czyli braknie mi jednego kultu, bo bym mógł zdobyć jeszcze za Shinto, mógłbym zdobyć za Koreę i mógłbym zdobyć za chyba Kamczatkę. Tak, bo tu jest Tengri. Niestety wygląda to, że kulty tutaj związane z Aztekami i tak dalej też również są potrzebne do zrobienia tego achievementu, ponieważ ogólnie na świecie jest 13 religii, które mogą wam dać. No łącznie jest 16, ale 3 praktycznie nie występują w grze, bo jedna to jest 3 religie praktycznie z automatu się od razu kasuje, więc niestety tak to wygląda. I wygląda na to, że będę musiał zrobić kiedyś jeszcze jakąś specjalną serię jakimiś animistami, fetyszystami, żeby zdobyć ten achievement sam tylko. Wtedy skupić na jak najszybciejszej wojnie w ten sposób. No ale trudno, no nie wiedziałem, że tak działa, że to trzeba akurat tam atakować, wojnę wypowiadać. No i przez to tak się wydarzyło. No trudno, nie mam wszystkiego co chciałem, ale tak czy siak jestem bardzo zadowolony ze zdobycia tego Kongo. Z pokonania Osmanów, największej bulwy, z jaką ja tutaj miałem problem w ramach tejże serii. Też powinniście już wiedzieć, że następną serią po Kongu jest Neapol, tak, którym będziemy grali tutaj, na poziomie również Very Hardzie. Wejdzie on po prostu za Kongo, więc będzie też mniej więcej o tej samej porze, czyli o godzinie 16 publikowany. A kiedy, to już zobaczymy dokładnie. Na pewno będzie to po tej serii. Zobaczymy, ile mi dzisiejszy odcinek zejdzie, więc albo dzisiejszy będzie ostatni, na to wychodzi, albo kolejny, bo jeszcze na koniec by można było zrobić podsumowanie, przejrzeć ten wszystko. Bo w zasadzie zrobiłem jeden dodatkowy cel, czyli tutaj podbiłem te prowincje. Tam innych nie znalazłem celów jakichś, które były mi dawane. Pamiętajcie, że pod zerowym odcinkiem z napletu można mi dawać osiągnięcia i co za to mi dacie, tak? W takim sensie. Tak to działa. Znaczy, co mam zrobić w ramach serii. Tam wybiorę 3 czy 4 takie osiągnięcia, które będę mógł robić. Już mam dwoje w zasadzie faworytów, więc jeszcze czekam na jedno. Ewentualnie osiągnięcie. No i ogólnie seria napletem zapowiada się, że będzie w cholerę ciężką serią ogólnie. Możliwe, że cięższą od Kongo, bo Kongo miało się przynajmniej gdzie rozwijać, a ten naplet to tak nie za bardzo. Ale mam pomysł, mam pewien pomysł odnośnie napletu. I zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. No tutaj pamiętam, z tego co pamiętam, to z flotą mamy problem, że mi brakuje floty do działania i moja flota gdzieś tutaj sobie popłynęła i teraz cierpi, tak? 70 okrętów w niej zostało. Musiałbym ewentualnie bo straciliśmy ciężkie, straciliśmy lekkie okręty. Ja w tym momencie chyba ciężkie zacząłem budować, 20 kolejnych ciężkich okrętów, zgadza się. Mógłbym dosłać w sumie moje floty handlowe, żeby wspomóc tutaj walkę w Danii, ale czy mi się chce? Czy mi się chce? Może po prostu dobudujmy te okręty. I że niby miałem też przestarzałe okręty w tej flocie. Jak dla mnie to ta flota była unowocześniona na maksa, więc... A to bym musiał może sprawdzić najlepiej odcinek, jak to wygląda. Mało zarabiamy. A jak religijnie wyglądamy w sumie. Fetyszist. Koptik. Ja nie jestem w stanie wszystkiego nadążyć, nawracać. Ja nie mam świętych miejsc, więc mam ograniczoną liczbę misjonarzy. Okej, liderów. Boże, jeszcze ten odcinek Irlandii. On się nie pojawi niestety na YouTubie, bo mnie totalnie zbanowali. Mi ten odcinek. Nawet go ściągnąć nie mogę, żeby po prostu go powycinać. To już jest totalne chamstwo, że nie mogę ściągnąć własnego odcinka z YouTube'a, żeby powycinać jakieś fragmenty, które mi YouTube blokuje, tak? To jest po prostu takie kurestwo totalne. Inaczej tego nie nazwę lżej. Więc niestety ten stream wczorajszy z Irlandii, który był wieczorem, no fajnie wyszedł, bo zacząłem pierwsza część streama była na tym, że dostałem save'a od fliperki z dość ciekawą wojną jej polską kontra Osmanii i miałem to wygrać. I by the way, fliperka, mimo iż tam ma chyba 50 godzin gry, to miała państwo bardzo mocno rozwinięte i dzięki temu nie było to jakimś tam dużym wyzwaniem, no ale ona się tam zniechęciła czy coś. Kolejnym, więc tego niestety nie zobaczycie, jak nie byliście na wczorajszym streamie, bo musiałem to usunąć. Też tam pisało, że jeżeli ten filmik będzie sprawdzony przez, a był w trakcie sprawdzania, przez Boże, tam YouTube'a, tak to nazwijmy w skrócie, to mi jest szansa, że mi obniżą rating i nie mógłbym na przykład znowu przez miesiąc wam streamować coś ten deseń. A tak to możliwe, że jeszcze na tygodniu będę kontynuował, tylko że niestety już nie będziemy oglądali memów ani niczego, bo po prostu nie przewidzę, co oni mi za co mnie zbanują. Niestety. To jest tak głupie. No, weźmy tutaj, zbudujmy okręty. Leki dobudujemy do wsparcia ciężkich okrętów, po prostu. Lekkie dobudujemy, żeby tu wesprzeć tą flotę. Z 40 okrętów, to będzie 120. No myślę, że spokojnie do 160 okrętów trzeba byłoby dobudować. Jak to wygląda? Wielka fregata, znaczy fregaty mają 24, 30. No mniej mają, no ale mogę ich też więcej zbudować. Są szybsze. Nie pamiętam, muszę gdzieś poczytać, co to znaczy te wszystkie statystyki we flocie. Zresztą oni teraz coś też... Ktoś mi pisał, że mają pozmieniać armię, floty i tak dalej. Że to już nie jest takie jednostronne, jak było wcześniej, że to właśnie będzie wszystko pozmieniane. Improve relation, olać. I tak, muzyka jest z Wiedźmina. Trójki. Strength the government. Da Government, hahaha. Polepszyliśmy Legitimacy. Conquer Rokan, gdziekolwiek jesteś. A i drugą częścią streama, bo tego wam nie powiedziałem, było zagranie Irlandią na Very Hardzie. Zaczęliśmy również Tyronem, tak? No i okazało się, że rzeczywiście na Very Hardzie również jestem w stanie zdobyć sojusz z Anglią, bo ma do nas nastawienie Protective. No i tam zdobyliśmy praktycznie... wszystko oprócz chyba jednej, dwóch prowincji, tak? To będziemy kontynuowali na jakimś, nie wiem, może środowym streamie. Zobaczymy. Mam tak wrażenie, że na środę się mogę jakoś wyrobić z tym wszystkim, co tam mam do robienia, żeby przyjść i wam wieczorem odpalić streama, ale to zobaczymy. Pewnie jak zwykle nie będzie żadnej zapowiedzi, tylko jeżeli odpalę o 20, to będzie. Więc radzę śledzić, mieć ten dzwoneczek ustawiony. Jeżeli was to interesuje. Okej, flotę tutaj sobie zbierzmy. Że hajsy się kończą. Ale już Rise World Taxation mam. Mercenarze mnie kosztują 57, no ale nic na to nie poradzę. Korupcję mógłbym zmniejszyć, ale... Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jeszcze tyle embarg jest na mnie. Ja nie rozumiem, ten świat jest niesprawiedliwy. Nic, chyba będę musiał wycofać naszą flotę z tutaj piracką może. W sumie wycofajmy ją. Ona jest do upgrade'u? Nie, wszystkie są upgrade'owane, no dlatego mówię, że tak, nie zgadzam się z wami, jeżeli idzie o to, że te statki były przestarzałe, bo ja raczej je upgrade'owałem na cały czas. Dobra, niech to mi się buduje. Flotę tutaj wysyłajmy. 200 okrętów da radę spokojnie tutaj przełamać blokadę duńską. No i ta Irlandia na Very Hardzie możliwe, że też na tych streamach sobie coś tam jakoś będzie radziła. Ale wszelkie wyzwania to ewentualnie będę porosił was na streamie, żeby mi dawać. Zobaczymy, co mi tam wyjdzie, jak tam się to uda zrobić. Bo pamiętam, że... No i też miałem dość sporego fuksa podczas tego podejścia. Muszę przyznać, że to był chyba jedno z najbardziej fuksiarskich podejść, jakie miałem. Pierwsze to był władca... znaczy nie władca, bo władcy jeszcze tam nie mam dobrego, ale był na przykład dowódca, który miał w szoku 5 dwugwiazdkowy na początku rozgrywki, dziękujemy. W tym momencie wszystkim zainteresowanym. I to pierwszy rol był, nie? Aha, tutaj zajął Ming. Gdzieś tu są straty, 854 000. Ciekawe, jak to stracił najwięcej. Ming 346, ja mam 64, Austria 250. A tutaj najwięcej straciła Rosja, 576 000 ludzi mi padło. Pewnie sami się zabili. No ale nic, mówię, no nie... O kurwa. Wiecie co, ukryjmy tą flotę tutaj. Poczekajmy, aż przybędzie ta druga mniejsza i wtedy ich zaatakujemy. A, bo tu jeszcze norweska jest! To Norwegowie mnie wtedy tak dopierprzyli. Oho. Pa, 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 pa. No! Nie powiem! To będzie ciekawa wojna, ale w sumie dla samej tej wojny warto by było jeszcze tutaj sobie się pomęczyć. No moglibyśmy skończyć już tą duńską wojnę. Rosja jest na low, so for peace, moglibyśmy zrobić i do tego wziąć hajsy jakieś. War Reps dałoby radę? Tak, War Reps od Rosji to jest to, co będę potrzebował. No my teraz finansowo tak jakoś średnio stoimy. Dziękuję. Więc kończmy tę wojnę. Verden. Mam wrażenie, że te krajki mi zasponsorują moją kolejną wojnę. War Reparation. Sentiment. Śląsk. Śląsk bym chciał zabrać jednak. Ten kraj, bo to nie może istnieć przecież wolne. Wolny Śląsk. Kto to słyszał? Sens, okej. Okej. No i zostało mi Kleves. Też powinni mi dać hajsy raczej. Dobra, mamy tu 83 okręty, to popójmy. Ale będzie wesoło. WB na szczęście nie dołączyła do wojny. No wojska też mamy dane tu, gdzie mamy, więc nie jest najgorzej. Okej, tu Duńczycy lecą. Znaczy Brandenburgczycy. No i trzeba było też po kolei ich niszczyć. Show superiority. Brandenburgię możemy wyłączyć osobno z tej wojny. Kolumbia? Co Kolumbia ma do mnie? Co ja ci zrobiłem, głupia szmato? Aha, masz sojusz, dobra. Meksyk się wypuścił. Boże, Meksyk, patrzcie jaki to jest, będzie na połowę Stanów. Finlandia się wypuściła? Nie, to jest nadal kolonia. Brazylia, wow! The fuck! Tak, nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Okej. Zobaczmy, czy ja będę musiał tu dospać posiłki, czy nie. Ale wygląda na to, że chyba nie. Dobra, może jednak, może tak. Dobra, weźmy te... Gdzieś tu była ikonka kiedyś, że odłącza same uszkodzone okręty, ale już chyba tej nie ma. No, zmiażdżyliśmy ich. Zdobądźmy Loland. I ruszymy dalej za chwilę. I to jest prowincja, którą w zasadzie chcę zdobyć, więc... Będziemy kończyli tą wojnę. Jak my wyglądamy na morzu z nimi? 131, 157. No, patrzcie, że liczbowo ogólnie to mam przejebaną sytuację. To mam wrażenie, że jeszcze seria się jeszcze troszeczkę przedłuży, bo to jest ciekawa wojna koalicyjna. Warto byłoby ją wygrać. Dobra. Już mi tyle okrętów zatopili na starcie? Straciłem 4 ciężkie okręty. No dobra, no ja to bym tak sobie wziął. Więcej nie potrzebuję, co tu dostanę? Jakieś żeby mieć dojście do Lolandu, nie? Chyba, że jest jakieś coś tu ciekawego. Sielan moglibyśmy zająć, ale to mi da dużo tego. Warskorak. Czekaj, Kleves osobno jeszcze weźmy. Hajsy, War Repsy, Sentiment. Peace Deal. Muszę pokończyć te głupie wojenki. Norwegia i tak jest biedna, to ją możemy olać. No mamy te punkty tutaj. Hajsy. Więcej i tak nie potrzebuję. Żeby byle mieć tu przejście na moje wysepki, tak. Więcej nie potrzebuję totalnie od nich. No tu byśmy mogli chyba zrobić kolejny kanał, nie? Tak coś kojarzę. Kiel kanal. A, to Holstein musiałbym zdobyć. War Repsy plus 100. Okej. Loud Handstock. Achievement zdobyty. Czyli tak jak mówiłem, 2 achievementy z 3, które chciałem zdobyć mamy. No trzeciego nie jestem w stanie, bo on wymagałby jakiegoś bardzo szybkiego rusha w kierunku właśnie kolonizacji konkretnych obszarów, więc na razie może połączmy te floty i się naprawmy. Więc to będzie dość trudne. A, jeszcze stabilność mam dość niską, możemy ją zwiększyć. Boost. To mi przecież da więcej hajsu. I w sumie najlepiej byłoby Brandenburgię zaatakować, jakieś tu nasze siły połączyć. Tutaj mamy też możliwość ciśnięcia Kastylii połączonymi siłami, więc moglibyśmy przenieść was. Tutaj połączmy dwie armie i czyścimy nimi... tak, w ten sposób. Tą armię też tu wyślijmy na północ. Osmanie są w tej koalicji? Nie, Gazikunkt jest w tej koalicji, ale możemy Gazikunkt olać. Na szczęście Rosja była wcześniej z nami w wojnie, więc nie była w tej koalicji, bo Normanii chyba dołączyłaby. Norwegowie. Holendrzy... Norwegów nie ma, Holendrzy są. I tu wyglądamy w koloniach. To nawet zwyczajowo, więc tu się nie przejmuję. W sumie jest szansa, że mi to szczyszczą i nie będę musiał się już tym dłużej przejmować. W sumie Hiszpanów tu możemy zaatakować na Gibraltarze i obrócić chyba. Powinno się udać. Zawracajmy dalej, Unity. Od największych... Mamy na szczęście dużo manpowera, więc nie powinno być jakoś super ciężko. Dobra, ale tak czy siak, no my po kolei musimy teraz działać. Tak, nasza flota jest tutaj, niech mi się naprawią okręty i lecimy tu blokować. O! W dupę jeża. Na. Czekajcie, to ja się wycofam tutaj. Straciliśmy 32, oni 46 tysięcy żołnierzy. What the fuck? No nic, ale pamiętamy, że Lukas jeszcze nie ma odpalonych polityk. To nie jest jego najlepsza armia w tym momencie. Więc Lukas się wkurwia. Morale poprosimy. Dyscyplinkę na pewno. Tak, siege ability by się przydało, ale trzeba... Land attrition to jest coś, co zawsze zabija nas najbardziej. Ewentualnie to wyłączymy. I przełączymy się na totalnie wojenne. I tak, artillery, combat ability, siege ability czy morale. Bo tutaj dyscyplinki już nie mamy. Nie wiem, czy artyleria nie byłaby lepsza w tym momencie. O Boże, mnie ręce bolą. Ćwiczyć morale czy siege ability. Siege ability to są szybsze oblężenia. Artillery combat. Dobra, weźmy ciebie. No i wyłączmy to, badziewie. No i weźmy wojskową kolejną, czyli morale i siege ability. No i teraz powinno być znacznie lepiej, ale finansowo to mnie to zrujnuje, bo pewnie mi tam spadnie hajsy. Spadną mi hajsy. Przyblokujmy cieśninę, żeby za mną nie poszli. Moja armia się tutaj bezpiecznie zregenerowała. Okej. My jesteśmy tutaj i się wbijmy w to. Czekajcie, bo może teleportuję tego lepszego generała na chwilę. Jak my wyglądamy? Mamy 124 dyscypliny, 7,5 morali. No dobra, to trzeba będzie się cofnąć, bo liczebnie mnie po prostu zgniotą tutaj. W momencie, kiedy wasze combat wife spada poniżej tej liczby, widzicie, tutaj jest current 40, ja mam 38, to znaczy, że zaczynam dostawać większe straty z flankowania. Więc lepiej się wycofać. Ale tutaj zaraz mi kolejne wojska dojdą, więc nie będzie aż tak źle. Mi zaraz kolejne wojska dojdą i ich zaatakujemy większą liczbą. Będę miał też więcej artylerii na tylnych tych. Że przez to Warscore'a sobie obniżam. No dość. Raz, dwa. Porównywalne liczby będziemy teraz mieli, więc to już jest bez problemu do wygrania. Chociaż ja mam chyba kary za crossing. Nie? Nie, oni mają. Ha! Ej, to zmienili, bo kiedyś to było tak, że mimo iż byłeś defenderem, dostawałeś tą karę. Ej, to po prostu ten fort to jest jakieś marzenie moje do obrony. Co Kastylia dowodzi, ma więcej morali, ale no z dyscypliny to powinni wpierdol dostać. No i dostali ogólnie. Dobra, ale ponieważ tak jak mówiłem, no teraz mamy do czynienia z jednak z dość ciężką wojną. Dobra, co mi zostało? Liberty, Desire. I wszystko mamy znowu. Sewillę trzeba zdobyć. A to w sumie z automatu możemy. No bez jaj! Okej, to był błąd. Dobra, trzeba się cofnąć i... Trzeba się cofnąć i zregenerować wojsko. Bo Lukas znaczy popsuł. Nigdy nie wiem, od czego to zależy. I mi się zregeneruje. Jak my tutaj wyglądamy? No tutaj dobrze wyglądamy. Bierzemy też silniejszego generała. Lecimy tu z powrotem. Flotę bierzemy, żeby przyspieszyć siege'owanie. I pójdziemy tutaj, w zasadzie te dwa forty spowodują, że otworzy nam się droga na Berlin, więc będziemy mogli dość szybko Brandenburgię wyłączyć z tej wojny. Od razu to, nie marnujemy czasu, ani środków, punktów, nic. Szkoda, że nie mam jakiegoś typa z siege'em, tak jak wcześniej miałem. Okej, ciebie, oczywiście. Okej. Tutaj zrekrutujemy jakiegoś generała. Co za dzik! Co za dzik! Nie dam ci odbić Sewilli, wal się na twarz. Golden Era! Gincie Hiszpanie. O, Corbona. Nie, Cordoba, Boże, Carbona, co ja czytam. I tu już jest duży fort. No to jest po francusku, 10 tysięcy. No i na tym to ja rozumiem, żeby mi się moja armia wykrzaczyła, a nie. A gdzie ty jesteś? Tengris. Okej, tu mam buntowników. Francuzi mi tu wylądowali i dostali czarną flagę. To attrition to jest chyba najlepsze, co ja mogę mieć. Okej, giną. A jakie oni mają statystyki, że ja taki wpieprz dostaję? 8-9 morali, okej. No ale jak widzicie, dostali stack wipe'a, więc... o, pryszcilla! To jest piękny moment. Też zniszczmy mury, obstrzelajmy je. No i tak to się robi, 636 tysięcy. A co, Ming mnie wyrąbał? Mamy show superiority zdecydowanie. Greccy fanatyści mają w pieprz. No a tutaj arabscy fetyszyści są greccy. Gazi kumpt mi czyszczą. No i jak widzicie, jesteśmy w mniejszości. Ale nie jest aż tak źle. Tylko tutaj angielskich separatystów trzeba będzie kiedyś tam posprzedać. A i czy mi się ten... tracę hajsy. Dobra, tu mamy flotę, tutaj mamy lucy? Boże. Boże, w Paryż oblegają już Milańczycy samoistnie. No ja powiem, wygląda to fajnie, tak odważnie, tak mi się zdaje. A Hiszpania? Będzie można ją wyłączyć osobno? Kastylia nie, jest jako... Kastylia jest osobno, to nie będę mógł. Wszystkie te gówniaki też, Papal State również nie. Czy nie będę ich mógł. Kolumbię, no to możemy olać, ona raczej nie powinna mi tutaj jakoś... Znaczy możliwe, że będzie mi robiła gdzieś tu desanty na wybrzeżu. Ale nie jest to nic, czym bym sobie nie był w stanie poradzić. Zresztą w ogóle jakby tak przejrzeć ich armię, kto ma największą u nich? Francuzi 200 tysięcy, jeżeli idzie o piechotę oczywiście samą, bo to w tym sobie policzymy. Nie, to Kolumbia ma 100 tysięcy, Brandenburgia 200 tysięcy i Francja, to są główne siły. Brandenburgię wyłączę sam z tej wojny. Zresztą w ogóle tutaj nie mamy z nią większego problemu, z tego co widzę, więc gdzieś ona wojska swoje musiała wycofać. No mówię, a tutaj ten fort zdobędziemy i chyba będziemy mieli przejście na Berlin. I może Polskę bym wypuścił, jak się da. Bo Polski nie ma na mapie, więc wypuściłbym Polskę jako wasala. Tak jak chcieliście. Więc jeszcze będziecie mieli przynajmniej jeden odcinek. Okej, tu zdobywamy. Okej, tu Portugalczycy są na tyłach. Kuźwa, zjebałem. No jak sobie to odbiją, nie przejmujmy się tym. We have lost Sevilla. No, no, don't do this to me. Lecą na Cordobę, no bez jaj. Okej, to skończyliśmy. Cześć Portugalio. Portugalia chyba słaba była, nie? Zobaczmy jak ta Portugalia wygląda. 69, 112, pff, widać, że żeglarze. Kiedy im się robi stack wipe ich głównej armii? Czekajcie, 2 merkantylizmu, 5 merkantylizmu. 5 merkantylizmu sobie weźmiemy. Czemuż by nie? Na dużo takich strat nie mam na tym. To możemy to ograniczyć jednak. Mówię, no to jest najlepsza polityka, ten minus 25%. Jaka może być naprawdę. Przynajmniej dla mnie. Patrząc na to jak ja tutaj mam, jakie staki armii mam wszędzie. Dobra, na morzu przegrywamy. 105, 154. No niby wygraliśmy na morzu. Chociaż niekoniecznie, bo nie mamy strasznie dużo lekkich okrętów i transportowców. No, ja też jestem na takim etapie raczej odbudowy mojej floty, bo bardzo dużo ucierpiała z ostatnich starć. Gdybym miał szansę odbudować flotę, to byśmy niepodzielnie rządzili na morzu, ale niestety nie miałem szansy jej odbudować, nie miałem szansy zmniejszyć wydatków na wojsko. Gazik, Kumt i Osmanie mają sojusz, niebywałe, jakby mnie to w ogóle ruszało. To jest taka informacja, że wiecie, w tym momencie to już chyba tylko kończę serię, bo przegrywam. I mają sojusz. Okej. Tu nie mogę? Czemu? A, Lizbona, Cancel, Gavre. Ktoś mi powie, czemu tu nie mogę przejść? What the fuck? Czy ktoś tu widzi jakiś pierdolony sens? Weź to zrób. No, stoimy na tym, oblegamy. Tutaj to też zaraz padnie. Dobra, ale myślę, że resztę obejrzymy sobie w kolejnym odcinku. Dzięki wam dzisiaj za oglądanie i widzimy się w takim razie w kolejnej części. Dzięki i pa pa!